Program przełamuje wiele tematów tabu. Czy dla Ciebie przełamanie któregoś z tych tabu, uczestniczenie w tym przełamaniu było najtrudniejsze? Który to byłby temat? Myślę, że to te najtrudniejsze rzeczy, one się wydarzają cały czas, ale to był początek, wydaje mi się, też zdjęć i pierwszy sezon, kiedy ja dopiero się uczyłem, pewnych rzeczy się dopiero dowiadywałem, czyli to jest kwestia tego, jak bardzo oni świadomi są swojego miejsca w świecie i to, że ten świat jest pozamykany przed nimi na wielu przestrzeniach. W drugim sezonie dla mnie bardzo, bardzo trudna była rozmowa na temat, w jaki sposób każdy z bohaterów drugiego sezonu, pierwszego też miał doświadczenie w swoim życiu, w którym został potraktowany bardzo źle, bardzo okrutnie przez głupich ludzi po prostu. Konsekwencje na przykład niestety prowadziło do tego, że uczestnicy mówili, że siedzieli przez kilkanaście lat w domu po prostu w swoich czterech ścianach i nie mają przyjaciół, co rozdzierało sercem i jego widzowi. Tak, to są takie sytuacje, że często bardzo są sami, jest taki moment zamknięcia. Jest to też trochę skloszowanie też przez opiekunów, rodziców, którzy po prostu nie chcą, aby ich podopieczni, ich dzieci mierzyli się z tymi okrutnymi elementami naszego świata. W obiegowej opinii Down the Road jako program jest nie do końca programem już, tylko pewnego rodzaju zjawiskiem, które zmienia naszą rzeczywistość. Przestrzegałbym przed zbytnim optymizmem, to znaczy nasza rzeczywistość ma w sobie bardzo dużo elementów, które należy poprawić, które trzeba poprawić i nad którymi trzeba pracować. Między innymi jest to, w jaki sposób uczyć też ludzi, w jaki sposób, czego nie powinni robić. No bo niektóre zachowania, no mówienie do człowieka ty dawnie, nie wiem, dajmy na to w restauracji, jest po prostu czymś, mi się nie myśli to w głowie, ale oni mi opowiadają o tym, takie rzeczy się zdarzają. Więc to było chyba najbardziej trudne w drugim sezonie, rozmowa o tym z nimi, tak.